Słuchajcie, moi drodzy, fakty na ten miesiąc są takie, że pod względem gier sieciowych jest mocno przeciętnie, więc wybrałem dla was nie tyle to, co najlepsze, a raczej wszystko, co się dało, no i wygląda w miarę okej. Okay. Tak w skrócie mniej więcej opisałbym nadchodzące premiery gier sieciowych, ale puk-puk, gry singlowe w marcu już wcale takie złe nie są, więc zachęcam również do odwiedzenia drugiego materiału na kanale Game Room TV, linka macie w opisie, w karcie, w komentarzu, a my teraz przejdźmy do rzeczy. Oto zestawienie ciekawych gier sieciowych na marzec 2020. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od bety gry sieciowej, o której ostatnimi czasy było stosunkowo cicho. Spellbreak raz gościł na naszym kanale w 2019 roku i do tego momentu zero jakichś takich ciekawszych informacji, ale już jutro przekonamy się, jak wiele zostało zmienione w tym Battle Royale. Co warto podkreślić, to ogłoszenie dotyczy użytkowników PlayStation 4. Cechą szczególną tej produkcji jest przede wszystkim fakt, że gramy magami z rękawicami, których umiejętności można mieszać i tworzyć fenomenalne skille. Niemniej dziurawy gameplay doprowadził właśnie do bardzo niskich ocen samego wczesnego dostępu, czy też bety, już nawet nie pamiętam dokładnie, jaki to tryb był. Aktualnie na materiałach promocyjnych pojawia się przykładowo nowa mapa, więc to już coś. Natomiast i tak jestem ciekaw, czy nadal pozostaje jakaś szansa, aby Spellbreak jakiś sukces osiągnął. Pożyjemy, zobaczymy. Są to jacyś fani Quidditcha, którzy z iskrami w oczach śledzili zmagania czarodzieja na miotle w każdej części filmu? Jeżeli tak, to 5 marca będzie szansa, aby wkroczyć do Broomstick League. Tytuł już teraz jest jako tak ogrywalny, ale póki co chętnych do zabawy brakuje. Naprawdę jest ich bardzo mało, w zasadzie wcale. 5 marca po premierze być może się to zmieni. Generalnie Broomstick League opiera się o jedną z funkcji obecnych w Citadel Forged with Fire, takim survivalu fantasy sprzed kilku lat. Latanie na miotle wycięto właśnie stamtąd, no i skierowano do graczy w nowej formie. Wspólnie z drużynami będziemy mogli rywalizować w magicznym świecie. Na dany moment z moich prywatnych wrażeń, no cóż, całość tyłka nie urywam, że tak powiem. To taka informacja na marginesie, natomiast i tak pewnie sobie pogramy niedługo, kiedy ludzi będzie znacznie więcej, no i wtedy wydamy jakiś finalny werdykt. 6 marca to dzień, który powinien usatysfakcjonować jakąś część miłośników shooterów sieciowych, o ile interesują was dosyć nietuzinkowe propozycje. Tego dnia na rynek wkracza Polygon w formacie Early Access na Steamie. Skąd taka nazwa? Ano stąd, że grafika jest bardzo specyficzna, utrzymana w klimatach low poly. Niska szczegółowość obiektów, kontrastowa kolorystyka, no i 32 graczy na jednej mapie w teamach po 16. Nie dajcie się jednak zwieść ogólnie tej grafice, to Unreal Engine, a poza tym arsenał broni ma być bardzo szeroki. Do tego twórcy wspominają o tym, że zaimplementują rozwój bohatera. Brzmi nieźle, pytanie, co z tego wyjdzie. Wymagania nie są przesadnie wysokie, więc nawet na leciwym sprzęcie uciągniecie tego shootera, który, jak mówiłem, pojawi się już 6 marca na Steamie. Największą premierą marca wydaje się być, o zgrozo, serio to powiem, Bless Unleashed na Xboxa. 12 dnia miesiąca dowiemy się, czy to rzeczywiście jest coś, na co warto było zwrócić uwagę. Najgorsze jednak, że ponownie wymaga się od nas pieniędzy za grę, a przecież na Blessie już raz się przejechaliśmy. Cytując opis z Microsoft Store'a, to RPG z otwartym światem, który najpierw zadebiutuje na konsoli, a później prawdopodobnie na PC-cie, kto wie, może i na PlayStation 4. Cechy to rozległa kraina, podobno system walki oparty na kombo, no i sporo niebezpieczeństw, które czyhają na graczy. Nie kupujcie jednak kota w worku, poczekajcie na jakieś rozsądne pierwsze wrażenia, czy to na naszym kanale, czy na innych kanałach, bo nie jestem sam przekonany, czy warto w tą grę inwestować na starcie, no a dopiero później ewentualnie zadecydujcie o zakupie. Historia lubi koło zataczać, miejmy nadzieję, że tutaj się to nie stanie, ale przesłanki są delikatnie inne. Na koniec testy, które wspominam tylko dlatego, że jesteście zainteresowani ogólnie Blue Protocol. Na marzec zaplanowano japońską zamkniętą betę. Ilość wyjściówek jest spora, więc o ile wyraziliście ochotę, to są szanse, że pośród Japończyków również wy zagracie w najnowsze dzieło od Bandai Namco. Całość budzi sporo dyskusji. Wraz z kolejnymi informacjami i streamami od twórców pojawiły się wątpliwości odnośnie braku PvP, ograniczonej ilości graczy na mapie i tak dalej. Zresztą ostatnio twórcy wycofali się z tak jakby jednolitego globalnego wydania na rzecz japońskiej wersji, która to ma zweryfikować zainteresowanie tytułem, mając w końcu trafić do szerszego grona. Jeżeli miałbym dodać coś od siebie, no to przyznam, że póki co te streamy mnie nie zniechęciły, zdaję sobie sprawę z tego, że będą jeszcze testy, trwa proces produkcyjny, więc wiele tak naprawdę do tej finalnej wersji może ulec zmianie.
I to tak naprawdę wszystko z premier, które znamy na dany moment. Oczywiście z czasem dowiemy się prawdopodobnie o jeszcze kilku mobilniakach, które trafią na rynek oraz będą też jakieś poboczne projekty. Nie zapominajmy również, że w marcu dostaniemy sporo intrygujących dodatków, m.in. do Path of Exile, do tego wyjdzie nowa wersja RF Online, update do Arcage, Atlantica Online, czyli dosyć taki kultowy, klasyczny MMORPG trafi na Steama, trochę się tego pojawi. Póki co natomiast szału tak czy inaczej nie mam, o większej ilości nowości poinformujemy Was w Daily Newsach, więc warto być z nami na bieżąco, warto subskrybować kanał, a przy okazji pamiętajcie także o materiale na Game Room TV odnośnie gier singlowych, które zawiera moim zdaniem kilka ciekawych propozycji. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!